Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morze, druga część IKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Iwona Stroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Miłośniczka ptactwa, jak powiedział profesor Krzysztof Kalicki, który jest także gościem dzisiejszej audycji. Prezes Deutsche Bank Polska. Były wiceminister finansów. Jerzy Drusz jest także z nami. Także był wiceminister, ale pracownik. Także kiedyś Ministerstwa Finansów, obecnie mały przedsiębiorca. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych w tej chwili wzrosty. WIG20 zyskuje 68%, także na zachodnioeuropejskich rynkach plusy, nawet powyżej 1% i w Paryżu, i we Frankfurcie, w Londynie 0,7%. Frank szwajcarski traci, natomiast 0,17% kosztuje 3,69, euro 0,26% na minusie. Cena 4,48, dolar amerykański 0,4% na minusie, 3,51 kosztuje w tej chwili. No i cóż tam jeszcze? Coś chciałem... Aha! Proszę Państwa, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Ale najpierw kilka cytatów z Facebooka. Oto dyskutowaliśmy w pierwszej części audycji na temat tego, czy Polska powinna zgodzić się na wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, podatku, który proponuje prezydent Sarkozy przy wsparciu Angeli Merkel. Czy ten podatek miałby obowiązywać całej Unii, tylko w strefie euro? Przypomnę, że David Cameron absolutnie się na ten podatek nie godzi. W związku z tym jest propozycja, aby obowiązywał tylko w krajach strefy euro. No i tutaj zdania były podzielone, właściwie 2-1. Nawet można powiedzieć z przewagą 2,5-1 do połowy. O tak, w ten sposób. Bo się redaktor przyłączył. Nie. Ja się nie wyrażałem swojej opinii. I profesor Kalicki i Iwona Sroka powiedzieli, że nie powinna Polska się przyłączać. Jerzy Drusz powiedział, że na początku nie powinna, ale potem do małego podatku, za małym podatkiem owszem powinna optować. Dlatego powiedziałem 2,5 mniej więcej głosów do... Ale przyparty do muru jednak nie. A jednak... Jednak tak. Znaczy. I co tutaj Stan Jast pisze? Za mało podatku? We Wrocławiu dali podatek od deszczówki. Ja proponuję od życia, powietrza. Coś można wymyślić. A od powietrza już jest w kurortach. Ale nie, od powietrza jest, od deszczówki też, nie tylko we Wrocławiu. Jest wiele miejsc, gdzie jest podatek od deszczówki. Gracjan Słomowicz. Kolejny podatek, a reform brak. Niech ustanawiają podatki, jakie chcą, byleby służyły one naprawie finansów i redukcji tych absurdalno-astronomicznych długów państw. Antonio Hudej. Aha, tutaj przepraszam, radia nie słychać na Śląsku na 97,4. Wiecie o tym, prawda? No, nie wiemy, ale dobrze. Mądre komentarze, panie redaktorze. Tutaj ponieważ... same mądre komentarze, bo mądrzy ludzie nas słuchają. Wojciech Pedro Kowalewski. Polska, podobnie jak inne kraje, powinna wyrazić chęć zamknięcia raz na zawsze transakcji na rynkach finansowych, które przyczyniają się do deformacji waluty, jak i samego ogólnie pojętego pieniądza, a może można by przystąpić do dyskusji o jakichkolwiek podatkach, których de facto chyba każdemu już wystarczy. Maciej Warszawski jeszcze. Nie, bo ten podatek, jak każdy, zapłacą ludzie, a nie banki. Poczytajcie, kto tam napisał o tym, że każdy podatek nakładany na jakikolwiek biznes rozkłada się równo na całe społeczeństwo, bo biznesmen... o ten podatek podniesie cenę, więc zawsze płaci konsument, czyli my. No tak, no. Także wiele takich jest tutaj, ale większość, proszę Państwa, jest przeciwko temu podatkowi. No dobrze, skoro mówimy, że większość przeciwko podatkowi, teraz powiedzmy sobie... Ja będę się bronił. Dlaczego? Czego masz dlaczego? To nie chodzi o zwiększenie podatków, tylko wspomnę o tym, co pierwotnie poparłem pana prezesa Kalickiego, że to jest pewna zmiana struktury podatków. Jeżeli transakcje finansowe będą w jakiś sposób opodatkowane, to jest tak, jak producent produkuje papier, produkuje cokolwiek innego, jest obciążony podatkami. To dlaczego bank... jesteśmy, banki są obciążone podatkami. Dobrze. Oczywiście, okay. Ale nie będzie maleńko obciążony, ale wprost proporcjonalnie zdjąć z przedsiębiorców choćby podatki kosztów pracy. Zmienić strukturę całkowicie. Ale pan prezes egoistycznie mówi, przerzućmy jakieś koszty na inny na sektor. No tak. Bo no najłatwiej gonić banki. Na wypasione, tak? Na wypasione banki. Tak. Banki nam są potrzebne. Dla przedsiębiorców banki są szalenie, szalenie potrzebne. Bez nich nie ma biznesu. Ale właśnie można... o tym mówiliśmy, że skoro nie ma bez nas biznesu, czyli musimy pracować na rzecz gospodarki,
to teraz obciążanie dodatkowymi kosztami. Proszę pamiętać, że my również płacimy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to quasi podatek. Zmień strukturę tych podatków. To jest takie niejasne, co to znaczy. Pastuszka, jestem za podatkiem. Zmniejszy się spekulacja. Francuski premier, to akurat o prezydenta chodzi, premier ma rację. Zakupno i sprzedaż mieszkania płaci podatek, więc czemu za transakcje finansowe? Nie. Także jak widzicie państwo, zdania są podzielone, ale większość uważa, że nie powinno być takiego podatku. A teraz mam smutną wiadomość dla pana prezesa Kalickiego. W rubryce, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi, a to za chwilę. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie i połączyć z pytaniem, co mnie dziwi, bo pan redaktor też takie zadaje. Dlaczego chcę połączyć? Audycji, bo co mnie dziwi. Napisał analityk, że wyższe płace to większa zamożność. I cieszy się z tego, że w Polsce płace rosną dużo szybciej niż... Polskie płace ekspresowe. No tak. I ja tylko przypomnę... niż w Estonii na przykład i w innych krajach, tak? No, ale w Estonii wzrost gospodarczy był ponad 8%, a u nas był 4,3%. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kraje, które jednak były bardziej zdyscyplinowane w sprawach płac, jak Niemcy, Holandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, tam gdzie związki zawodowe z pracodawcami nie dążyły do podnoszenia płac w bardzo szybkim tempie, dzisiaj są naprawdę bogate. A reszta jest biedna, bo podnoszenie płac bez wzrostu gospodarczego, bez dostatecznej wydajności pracy, no, działa przeciwko tym społeczeństwom. Proszę państwa, komuś z państwa dzwoni telefon. Gdybyście państwo byli łaskawi wyłączyć telefony. No coś się dzieje. No i w każdym razie na antenie to podobno słychać. Polskie płace ekspresowe, nasze zarobki gonią zachodnioeuropejskie. W trzecim kwartale zwiększyły się o 6,6%. To największy skok od prawie 3 lat. Gdzie to tak się dzieje? Ja pamiętam, ciekawe, jak Węgrzy podnieśli płace o 20%. Sami Węgrzy mówili, o jacy jesteśmy bogaci. To było w jednym roku o 20% podnieśli płace nominalne. I dzisiaj gdzie są Węgry? Płace nie można podnosić bez uzasadnienia. Absolutnie. Dzisiaj Węgry gdzie są? Plotka zagnała Węgrów do bankomatów. Rząd Orbana położył łapę na oszczędnościach, wystraszyli się obywateli i zaczęli masowo wycofywać pieniądze z banków. Tak wyglądają dzisiaj, Węgry. A teraz wiadomość dla pana prezesa, ta obiecana. Koniec bonanzy dla bankierów i zarobki zaczęły spadać. Znowu w banki. Finanse, to jest Dziennik Gazeta Prawna. Dobre czasy dla bankowców się skończyły, przynajmniej na razie. W ubiegłym roku płace prezesów i członków zarządu największych instytucji finansowych spadły o 30-40%. Jedną z instytucji, która zdecydowała się na radykalne obniżenie, i teraz słuchajcie państwo, to państwo się szokują trochę, na radykalne obniżenie uposażenia wysokiej rangi biznesmenów jest amerykański potentat finansowy Goldman Sachs. Każdy z 400 partnerów banku zarobił w ubiegłym roku od 3 do 6,5 miliona dolarów brutto. To blisko o połowę mniej niż wyniosły ich dochody w 2010 roku. No, ale zobaczymy, panie redaktorze, takiej samej skali cięcia dotknęły także zarobki prezesów Morgan Stanley, innej czołowej instytucji finansowej USA. Zarządy największych banków świata zdecydowały się na ograniczenie pensji prezesów. I to prawda, co się dzieje we wszystkich bankach. Również w moim banku premie, bonusy gwałtownie spadają. Tylko gwałtownie spadają jeszcze tam, gdzie one były bardzo wysokie. Natomiast my jesteśmy w kraju, gdzie poziom gospodarczy i rynek płac, i te płace są zupełnie inne, nieporównywalne z tym, co się dzieje w dużych ośrodkach finansowych. I myślę, że to jest dobre, co się dzieje w sektorze bankowym, bo to zamyka jakby tę lukę i zamyka powód do tej krytyki, że te bonusy były i poziom płac był tak wysoki. Panie redaktorze, nie porównujmy się nigdy do Stanów Zjednoczonych w sektorze bankowym. Ale my się nie porównujemy. No. Nie. Panie prezesie, ja go ciekawostkę przytoczyłem, tę informację. Pan redaktor się cieszy, że inni będą biedniejsi. Cieszę się, że inni będą biedniejsi. Pan przygotowuje sobie nowy tutaj program. Nie czy będziemy bogaci, czy jesteśmy, tylko kiedy będziemy biedniejsi. Nie, to się uśmiałem, jaka bieda straszna z tych 3,5 miliona do 6,5 miliona i to 50% mniej. No tragedia, nie wyżyją za te 6,5 miliona. Za te 6,5 miliona rocznie. No straszna bieda. Pożyczą w banku. A teraz u nas, słuchajcie, wracamy na Polskę.
polski grunt, dłużej w mundurze. Nowo przyjęci do służby policjanci i żołnierze będą musieli pracować minimum 25 lat, o 10 lat dłużej niż teraz. Tak wygląda nowy rządowy projekt reformy emerytur mundurowych. No i teraz spójrzmy, jak w ZUS-ie to wygląda, jak w systemie mundurowym. Wiek emerytalny 60 lat dzisiaj, kobiety 65 lat mężczyźni. Od 2040 roku Polki i Polacy mają pracować do 67 roku życia. Teraz system mundurowy. Na emerytury można odejść po 15 latach służby, na przykład w wieku 36 lat. Teraz ZUS znowu. Każdy płaci z pensji 19,5% składki emerytalnej. W mundurowym nie płacą składek emerytalnych. W systemie ZUS-owskim. Dziś średnia emerytura wypłacana z ZUS to około 56% pensji. Za 30 lat, gdy będą się liczyć tylko nasze składki, świadczenie spadnie do 30% pensji. I teraz w mundurówce. Wysokość emerytury jest uzależniona od ostatniej pensji. Po 15 latach pracy należy się 40% pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura wzrośnie o 2,6%. Maksymalna emerytura mundurowa to 75% ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku. I teraz ZUS-owski system. Jeżeli ktoś dorobi na wcześniejszej emeryturze ponad 70% średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana, jeżeli ponad 130% zawieszana. A emeryt mundurowy może dorobić ile chce, a emerytury nie straci. Można mu zabrać najwyżej 25% świadczenia. I stąd, panie redaktorze, były te podwyżki ostatnich pensji w sektorze mundurowym, co, o czym niedawno pisała prasa, że podwyższano płacę o 20, 30, 40% odchodzącym na emeryturę po to, żeby ta ostatnia praca płaca była wyjątkowo a wysoka. A teraz będą sobie wybierać, mają sobie wybierać z 3 lat. No ale generalnie trzeba powiedzieć, że kierunek jest dobry. Kierunek też jest dobry. Powinno wreszcie być troszeczkę ujednolicone. Nie może być tak, żeby jedne sektory miały inny system, a mundurówka inny i tak ale bardzo będzie rozbieżny. Miała i tak zawsze inny. Będzie, będzie, ale miała nie aż inny. Tak bardzo rozbieżny. Skrajnością jest poseł w parlamencie 35-letni na emeryturze. Nie, on 35, aha, 35, on ma 65 ale lat. Ale około na emeryturze. Myśmy tak krótko pracowali. 35-letni emeryt w dzisiejszych czasach. Nie jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, żeby tyle płacić. A czy pani prezes zna takie społeczeństwo, które jest tak bogate, żeby sobie na to mogło pozwolić? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Znaczy, ja mam wrażenie, że będę musiał pracować 37 lat. I dla mnie nie jest problemem praca, bo uważam, że praca daje człowiekowi dużą satysfakcję i to jest jakiś jeden z istotnych elementów naszej egzystencji na Ziemi, ale problemem jest, żeby ta praca była, bo myślę, że o wiele większym problemem w tej chwili jest, dla 50-parolatków, 60-latków jest problem znalezienia jakiejkolwiek pracy. Zgadza się, ale również jest bardzo ważnym to, iż wreszcie ktoś, konkretnie rząd, zabrał się za ujednolicanie pewnego systemu. Z uporem maniaka wracam do pojęcia systemu podatkowego, bo ZUS to jest też system podatkowy obciążający nasze społeczeństwo. I wreszcie to powinniśmy wyrównywać. Proszę państwa, i na koniec jeszcze w tej części oczywiście smutna informacja. Z pracą najgorzej od 8 lat. W tym roku armia bezrobotnych wzrośnie o 60 tysięcy. W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy zaledwie 743 tysiące ofert zatrudnienia. To o 27,3% mniej niż w roku poprzednim, wynika ze wstępnych danych resortu pracy. Jest to najgorszy wynik od 2003 roku. Będzie jeszcze gorzej, twierdzą analitycy. Między innymi dlatego, że gospodarka wyhamuje z ponad 4% wzrostu w 2011 do 2,5-3% w tym roku. Czy tak się stanie rzeczywiście, że wyhamuje do... I to był cytat Rzeczpospolitej. Czy tak się stanie, że rzeczywiście wyhamuje do 3,5, do 2,5%, to zobaczymy. A skoro jestem przy Rzeczpospolitej, chciałbym jeszcze przeprosić autorów tekstu. Proszę państwa, na temat czy autora tekstu na temat wielkich sieci, które płacą małe podatki, Piotra Mazurkiewicza. Otóż cytowałem wczoraj za tym tekstem informacje o sieciach handlowych, które zapłaciły 607 milionów złotych podatku dochodowego. To 20 sieci przy obrotach ponad 120 miliardów złotych. Otóż chciałbym przeprosić, że nie zacytowałem, bowiem wydrukowałem z Onetu tenże tekst i autor nie był tutaj podpisany, nie widoczny przynajmniej na tym wydruku, który ja mam, a także logo Rzeczpospolitej gdzieś tam takie malutkie umieszczone w samym rogu. Jeszcze raz przepraszam i informuję, że cytowałem to za Rzeczpospolitą. Informacje Rede to KFM, po informacje wracam do EKG.